Wykrakałem, kurwa. Ja pierdolę. Nie wierzę. Nie wierzę. Ja pytałem się dzisiaj, czy gra Elimki w CS-a, te co ja grałem ze chłopakami, bo byłem ciekawy. On mówi... I on mówi do mnie, nie, na piłkę idę na 20. A ja mówię, na piłkę ty pokurwieńcu, połamiesz się. Martwi się o ciebie. Ja już jak chodzę do toalety, to mnie kolana bolą. A Saju do mnie, no ja co tydzień chodzę teraz. A ja mówię, jak ciężko? Saju mówi, luzik. Powiem ci, że czeka masz. I ja mówię, ja pierdolę, aż zazdrość mi się włączyła. Ja rower teraz myślę, żeby kupić, żeby sobie pojeździć. A on mówi, raz w tygodniu to nie jest duże wyrzeczenie, a czuję się o wiele lepiej. No i lubię w piłeczkę pograć. A ja mówię, ale bym cię kurwa porobił w piłeczkę. I chciałbym dodać fragment, w którym napisałem, na piłkę ty pokurwieńcu połamiesz się. A Sajo napisał przed sekundą, panowie, chyba nogę złamałem. Nie mogę się śmiać, nie powinienem się śmiać. Nie śmiejmy się, nie śmiejmy się z tego. Paliłem konektor. Nie wiem, czy dobrze. Okno. I one way chyba, łącznie chyba. Gala. Kurwa, wiszę, no jebany! Nie wiedział, on przez smoki strzela. On co rundę wychyla. Nie, to na pałac. Chyba zjebałem fiosu. Albo po środek, okno lewo. Gale dojeżdża, na pełnej gale biegnie. No dawaj mi go, kurwa. Nie, no. Dramikowy wszedł. Tu samochód mu szkodziłem, tu tego. Szkoda, że ja jestem mu tam po buzi nie dałem, nie? Ale powinien mu dać po buzi. No. Pan tu żadnych uszkodzeń samochodu nie ma. To wszystko z naszej strony, ale... Proszę tutaj o podpis. Dobre przegrani byli. Gratki, your bad dream. Owen, dodaj Żyd do dokumentu, że skina pożyczył. Dobra, ja po... Dziad. Ja podpiszę, dawaj, bo... Dobra, co ty go założy? Ma pobicie. Moment, kalkę trzeba podmienić. Co? Myśmy... Coś mu panu zrobili? Co? Już? Co się dzieje? Co tu się dzieje, ty? Nie no, stop! Co tu się dzieje? On sobie kurwa zdjęcie z policjantką robił. A ona jeszcze wkurzona, już? Kładź bombę. Tutaj czysto. Teraz PT. To jest, o, jestem w refeda. Biegniesz okno od razu? Dużo masz. Mogę iść. Ja wiem, wiem. Dawaj. Rzucasz coś, czy nie? Nie, dawaj, pikniemy. 3, 4. Jeszcze CT. 4 to głęboko, nice. I pewnie 1 ma 0. 1 ma 1 HP. Ja pierdolę, jak jestem z cipa jebana! Na razie CT. Leży środek. Fleszuję CT głęboko. Gala, kurwa! Ładnie. Grałeś Wiktor w CSa jeden mecz? To Przemek. CSa? Jeden mecz. Ale na jakiej platformie? Kto chce zagrać, zapraszam na kanał Tragedia. Channel switched. Tak. To fantazja mi poniosła wtedy, ja i bany. Dlatego ja muszę z tym. Kurwa, ale powiedzcie to, ty, a jakbyśmy mieli... Ja bym był head adminem, znaczy nie, no nie head adminem, ale byłbym... A chuj, byłbym head adminem i mówili Nitrozyniak. Ty kurwa, dałnie, wypierdalasz na miesiąc serwera, spierdalaj. Sergio. Ban. I wychodzę z rządowego. Mówię Testri. Kurwa, dostałeś stazera dwa razy, jakim cudem pływasz? Failer P, wydobcasz na tydzień. Mówię, Paryż Platynow, jakim chujem przez siatkę przebiegłeś, z więzienia uciekłeś? Tak się nie robi. 48 godzin permanentny ban.
Wy zbychu na chuj wychodzisz z postaci. Tak się w RP nie gra. Ta, ja na adminie, no. Janina ma dwa razy dłużej jak ty i czeka grzecznie, nie przychodzi, nie pyta, czy może przejść. Nitro tak samo czeka. Czy tam parę osób pewnie ma, wiesz, problem też jest taki, że odbanowując jedno, trzeba odbanować wtedy tak naprawdę wszystkich. A może inaczej, może spójrz na drugiej strony. Skoro oni czekają, to tak naprawdę ja, robiąc siebie w tym momencie trochę debila, tak mi zależy właśnie, żeby grać z powrotem, że przyszedłem tutaj z nim pogadać. Mogę oczywiście unieść się dumą i powiedzieć, a dobra, odczekam 5 dni, ale nie. Zależy mi głównie na moich kochanych widzach, no ale też na tworzeniu tej wspaniałej społeczności, bo ja tu się odnalazłem. I jak mówię, może się odbiję od tych drzwi, może pocałuję tą klamkę, ale ja wiem, że warto walczyć. Ja wiem, że warto walczyć, bo całe życie moje walczyłem. Opowiem o sytuacji, jak miałem kiedyś 14 lat i takie dziewczyny mi zabrały czapkę z Chicago Bulls. Zawsze ze mnie śmiały, bo miałem takie długie włosy, nie chodziłem do fryzjera. I wyobraźcie sobie, jak dopiero zajebałem mi tą czapkę, to ja dopiero pierwszy raz złapałem tą laskę za rękę i ona wtedy też mi złapała za rękę i wtedy mi pierwszy raz kontakt z dziewczyną. Wtedy zrozumiałem, ale to było fajne, wtedy 14 lat miałem takie długie włosy i powiedziałem sobie, koniec tego, będę chodził z tymi długimi włosami, wyjebałem tą czapkę z Chicago Bulls i wtedy zacząłem normalnie żyć w wieku 14 lat. Wtedy pierwszy raz ser zerwałem w ogóle ze skóry z kutasa. Zacząłem wtedy walić konia, ale to jest w ogóle oddzielna historia. Pojebane wtedy mama, a bo już nieważne. Czy nic z tym banem nie będzie? No moje nie wiem jak reszta. Szkoda, ale... szkoda. Podchodzę tą górkę z kurwa z każdej strony, nie? Ale trudno, ojciec nauczy mnie walczyć, to słuchajcie tego. Jak przeklnę raz, to mnie kurwa majorem mi dacie. No nie lubię, nie zabieraj mi tego, kurwa! Nie, no dobra, to więc nie. Nie no, streama mali. Co jest? To nic z tego nie będzie, co? Kurwa, zawsze pod górę. Pamiętam. Słuchajcie, jak... bo inna też jest opcja taka, że na przykład... Jak Raganę mi dali kiedyś technikum, bo... No mów, no. Dostałem tutaj prośbę, żeby trochę popytać ludzi. Rozmawiałem również z Parisem, dzisiaj się umówiliśmy na grę, a się okazuje, że 2 godziny przed startem serwera, że nie może wejść. Siemano, wróciłem. To Paris... jesteś gotowy na to, żeby dzisiaj wbić na serwer? Jestem, a pod jakim warunkiem? Donate 1000 dolarów. 1000 złotych. Dobra. Dopaga. Ale lepiej na konto, żebyś puścił, bo bez prowizji. Żeby ten, prowizji nie było. A charytatywna? No rower mi pożyczasz na tydzień. Właśnie o tym charytatywnym będzie trzeba pogadać, ale to jutro. No, ale myślę, że teraz. Ale rower to mogę ci pożyczyć, a na jakich warunkach jestem odbanowywany, bo na pewno coś tu się kryje, nie? Znaczy no, nie będziemy po prostu przenosić tych banów z Atlantisa. Proszonych tam przez pana zarządzającego, czyli Pago. Okej, do tego się pytam. Bo wiesz, jak będzie sam, wiesz, sami streamerzy będą, to też nad czasem, wiesz, streamerzy śpią. Ja już o niczym nie decyduję, bo całe gówno na mnie spływa, a wstawiam się za tobą, więc mam wyjebane jaja ogólnie. Właśnie o to chodzi, ale wiesz, z dystansu, dobrze wiesz, że taka wielka odpowiedzialność to wielkie cierpienie, ale... Ale znaczy... tak to działa, nie? Tak to działa, ale właśnie. Ja mówiłem od początku, że ja zbieram ludzi w jedno miejsce i wspólnie będziemy gdzieś tam... To jak w Spider-Manie, z wielką siłą, wielka odpowiedzialność, nie? Cicho tam, Janusz. No miałby start godzinę temu. Te policyjne chcesz, nie? Tak, jakieś? Jestem już, kiedy gramy? Właśnie, o której ty nie grasz, bana dostałeś. No właśnie, ty już bana masz. Co ty mi tam czym siadałeś? Kiedy... ja... Bądź, kiedy stać, Cerbera? Nie. Co? Co? Nie wiem. Na rządowy zapraszam. Nie będę. Tu grandę. Grandę. Pieniądze oddawaj, kurwa mać! Pago, ale ten taser ja dostałem tylko w twoich oczach te dwa razy. Ja nie dostałem dwa razy z tasera i nie pływałem później. A właśnie, wyciągniemy konsekwencje tutaj za tą akcję na Atlantisie. Też bana dzisiaj czy jutro? Jutro. Gdzie i powie, że usłyszał ksywkę jakąś, no i to jest wszystko. No nie ma dowodu. Czemu jest tyle głosów na Stropolu? Musiał ktoś pokazać. Nie, u mnie był też link wysłany. To dobra, to IP chyba też szybko poleci, co?
Co? Chyba nie jestem liderem, jeśli chodzi o pokazanie IP serwera. Ja pierdolę. Ryan pokazał ankietę zamkniętą, czy zrobić ten. Ale to tylko przez milisekundę, bo mi się otworzyło na drugim ekranie, wiesz? Ale szybko była pani link. No, ja ze swoich złotych czasach byłem co 10 minut na szpitalu. No właśnie, więc szybko nie leżało, wiem. Mam pytanko, serwer w końcu startuje? O 20, no co? Co? A, co razy? Zapomniałem, przepraszam, jak ja mam. Ile razy będę powtarzał? Przepraszam, panie. No. Było mówione raz. Oczywiście, przepraszam, już się to więcej nie powtórzy, przepraszam. Dobra, kto cicho. I wypierdalasz Mara na 4-8. Może mu ktoś pisać? I to mi się podoba. Walizki. Ja mogę wypisać. Tak. W ogóle masz na komputer karę. O kurczę. Ale drzwiami mi nie trzaskaj, na 7 mów dupcamy. Za trzaskanie drzwiami 7 wjeżdża. I za kogo się nie chce grać na RP. 10, 50, 10, 13 to ale to szybko się nauczysz, jak kadet będzie biegał za radiowozem i recytował. Spokojnie, dostaniesz Szelbiego do przydziału, to się szybko nauczysz. No. Yeah, Polish is very hard. Bagu Knut! Bagu Knut! W sensie ile osób jest chętnych, żeby zacząć od razu przygodę? Wszyscy yeah, Polish... No, niech to jest wszystko. Właśnie ile będzie policjantów? Zgłosiło się 12 osób. No jak cenię to do 4 godzin. No trafna uwaga. No, ty też nie pewnie gdzie jest handlarz broni. Bo na LSPD dużo osób wiemy. I co? Siema, Asimowski. O kurwa, jakie to są, może, to są rzeczy nieodkryte. A później ten, to za brudne można... O, i teraz to tak fajnie będzie, bo to szybko nie wyleci. O, ciekawe, który ze streamerów pierwszy się wypierdolił na prasie hydraulicznej. Może mi się kleją. O kurwa, robimy zawody? No. I dawaj, tak sobie siądziemy, nie? Na zumiarze i będziemy oglądać z daleka. Strzelam, że ja albo... Kleją się, kac! Bo do tego jesteśmy stworzone normalnie. No ale pomarańczki trzeba... Tak się kleją, że okno zerwałem. Tak na pomarańczkę, jak na parkingu głównym. Tak. No bo mi pają kurde z twarz, mam wrażenie, że mogę się tak, pościanać. Pierwszy dzień serwera, podjeżdżasz na pomarańcza, tam stoi ze 100 samochodów, 40 osób je zbiera, a miasta puste. Patrz, powiedzmy. Weź ten Somgay, przypomnij każdemu, nie, żeby tam rozmówkę, żeby to, nie zlikował IP. Że tak jest normalnie. Tak jest normalnie. No ale nie wiem, niektórzy sobie kurwa streamują Discorda, nie? Spokojnie. Ja pisałem NSFU rzeczy, już chciałem... To co, zaczynamy zaraz? Klejm się. Tak jest. Kostium muszę sobie uszyć. Dobra, ale daj pidorwać.